Cześć, witajcie. Przepalam wózek widłowy raka. Znaczy przepalam, przestawiam go, bo na dniach ma mi trefka przyjechać z tego, z tartaku. Żeby mógł tu ciągnikiem zawrócić, to przestawię go i zobaczymy, jak odpali. I czy w ogóle ruszy z miejsca. Czy bębny nie przyrdzewiały do szczęki do bębnów. Świecę na krótko. Dwa miesiące w postoju.
Także nie było źle. Teraz jest na plusie, ale jak było minus 12, sprawdzałem, to też elegancko zapalił. No dzięki tym świetrzarowym. Ale tutaj jest tak miękko, że gdyby nie te koła podwójne, to już bym tu siedział. Tak było, zanim te koła dołożyłem. Tam się śmiali, że za duże, że będzie się to, że tamto, że się urwie. Woziłem chyba 100 tonę na palecie. Tam takie te kostkę, tam, te płytki z otworami. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Także koła elegancko zdają egzamin, tu wyprostowane. Poddają się. Tam chyba dwie atmosfery są. Na równo później tutaj kładzie się. Zrównuje się z tym kołem i w razie jak jest ciężar. A tak jak lekki, to bardziej na tych się tak podtrzymuje, nie? Bez te paski klinowe są tylko na śnieg, nie? Jakby był w razie W. Puk też tak na szybko zrobiony, ale śniegu nie ma i nie będzie chyba już u nas na tej planecie. Ale jeszcze niech jeszcze jest ten pasek, bo tak jakbym jeździł, to bym całe podwórko zrył. A tak jak nie ma pasków, to elegancko tam. Raz kiedyś tylko grzebnie. Ale mówię, elegancko idzie na tym, na tych kołach. On by tu nie miał racji bytu, gdyby nie te koła podwójne. Także tutaj szmatkę wkładam, bo tu gdzieś o-ring muszę wymienić, ale to kiedyś w międzyczasie, jak będzie remont, żeby mi tu na koło nie kapali oleje. Także tak to wygląda. Wózek będzie bardziej tam używany, jak gdzieś za rok, jak uruchomię Lublinka. Także woda spuszczona, nalałem dzisiaj dopiero, żeby go uruchomić. I tutaj jest odkręcona, żeby nie zapomnieć. I tutaj w bloku odkręcone, o, jeszcze leci. No, także silniczek, ja jeszcze tu nic nie robiłem, ani filtrów, tylko olej, sam olej zmieniłem, bo tam ropa była w tym oleju, nie wiem, czy z emeringiem leci w tym, czy w tryski lejem. Ale na razie tutaj trochę nim pojeździłem. Na razie stan jest ok. Także taka akcja u mnie. Jeszcze tylko betoniarkę i tą piłę Trizegę przestawię. I będzie zrobione. Także może ten silnik kiedyś w C328 wyląduje. Ale czy to sens? Ja i tak nie będę orał. Dobra, to dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć, pozdrawiam.